Dzień dobry Państwu, Jan Fior, Kryzys 2020. Bez względu na to, jak zakończą się losy tej podwyżki płac zafundowanej przez parlament senatorom, posłom, rządowi i niektórym nauczycielom, chciałbym, żebyśmy jednak zastanowili się nad zmianami, jakie są potrzebne, tym bardziej w związku z nadchodzącym resetem. O tym, co widać i czego nie widać. Zaprasza Jan Fior. Proszę Państwa, czy nie zastanowiło Was to, że owoce 5 lat dynamicznego rozwoju gospodarczego zapoczątkowanego dobrą zmianą i zwycięstwem PiS-u w 2015 roku zostały w tak dużym stopniu w ciągu 3 zaledwie miesięcy roztrwonione, mamy dość duży spadek PKB. Zwykła grypa, która nieraz jest bardziej dotkliwa, jak chodzi o śmiertelność, niż obecna pandemia, nie obniża ani PKB, ani o ułamek procenta. Musi być zatem jakiś inny powód załamania gospodarczego niż te 100 dni przymusowych wakacji, jakie żeśmy tutaj z rozkazu rządu odbywali. To polityka rządu właśnie, zadłużanie się, nadmierne zadłużanie się, nadmierne wydatki, zwiększanie socjalu, zwiększanie administracji, poszerzanie domeny rządu, mamy najwięcej ministerstw chyba na świecie, to sprowadziły do takiego osłabienia gospodarki, że nie jesteśmy w stanie utrzymać wzrostu gospodarczego. Spadła nam produkcja, spadła nam o prawie 8%. To jest dużo. To było nie w porę oczywiście, można powiedzieć, że posłowie wybrali zły moment, ale ja nie jestem tego zdania. Ja uważam, że jakikolwiek moment na podwyżki płac dla pracowników rządu, państwowych pracowników państwa jest niewłaściwy, dopóki się nie sprecyzuje, czym się państwo ma zajmować. Bo w tej chwili państwo się zajmuje wszystkim. Proszę państwa, Jeżeli ugrupowania, które doprowadziły do kryzysu i pogłębiają pandemią, pauperyzację nas, domagają się wzrostu uposażenia, to jest światełko alarmowe. Powinniśmy się nad tym zastanowić. Ciężko pracowaliśmy na swoje premie, dopomina się pani premier Szydło, ale to nie jest prawda. Praca polityków jest najczęściej szkodliwa. Co z tego, że jest ciężko? Politycy posługują się, tak, broniąc, bez względu na to, czy to jest opozycja, czy to jest pozycja, wszystko jedno, jedni i drudzy są siebie warci. Argumentem jest, że zarabiają za mało, mniej niż w sektorze prywatnym, bo tyle by chcieli zarabiać. Chcą więcej zarabiać, proszę bardzo, niech idą do sektora prywatnego. Sektor prywatny czeka. Najlepszy dowód, że to nie jest wcale tak łatwo. Premier Kazimierz Marcinkiewicz, były premier, że od kilku tygodni szuka pracy. Nie może jej znaleźć. Nie jest tak łatwo. Łatwiej było zostać premierem dla niego. Jeżeli już jakiś polityk się znajduje, politycy nie mają sektorowi prywatnemu zbyt wiele do zaoferowania. Jeżeli już się jakiś znajdzie polityk w sektorze prywatnym, to przeważnie odchodzi z polityki jako jakiś tam, prawda, niesłaby, jakiegoś powodu, no, kompromitacji czy kłopotów, konfliktu ze swoim ugrupowaniem i staje się rozprowadzaczem po świecie polityki dla korporacji, dla dużych firm, dla dużych korporacji, które potrzebują znajomości, bo nie wszyscy wychodzą z polityki. Ci, którzy zostali, pomogą im w zdobywaniu lukratywnych kontraktów rządowych. Dlaczego politycy nie rezygnują z pracy w organach państwa? Bo nie ma takiej dobrej fuchy nigdzie. A jak się trafi jakiś uczciwy, który rzeczywiście... Zresztą ten argument, element jakby atrakcyjności bycia politykiem, atrakcyjności, może nawet niech to nie będzie, nie mam zamiaru, nie mam na myśli żadnej korupcji. Tylko ten splendor, który towarzyszy funkcjom, że ktoś jest panem radcą albo panem ministrem, to jest,
to w takim razie jest to rekompensata za mniejsze zarobki. Bo i tak te zarobki są za wysokie, jak na to, co ci panowie, czy panie i panowie dostarczają. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kryteria zarobkowe, to w sektorze prywatnym płacimy ludziom tyle, ile warta jest ich praca. Łatwo jest to wyliczyć, bo każdy, kto w sektorze prywatnym, każdy, kto pracuje, wnosi swoją pracą, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoim czasem, swoim wysiłkiem, wartość, za którą ludzie płacą dobrowolnie, ponieważ jest im ona potrzebna, gdyż właśnie w ten sposób zaspokajają swoje potrzeby. Mamy tyle, ile zarabiamy od innych ludzi. W polityce, czyli w sektorze państwowym, dobrowolnie nam płacących innych ludzi. W polityce, czyli w sektorze państwowym, trzeba płacę wymuszać siłą, gdyż przeważnie praca ludzi zarządzających państwem jest zbyteczna. Mało, nie ma komu zapłacić za tę pracę. Ludzie zatrudnieni w polityce nie tworzą żadnej wartości. Gdyby tworzyli, to byśmy im chętnie płacili za to, żeby nie poszli do konkurencji, czyli do sektora prywatnego. No a tak jak jest, to widzicie Państwo. Gdy państwo było potrzebne, nie wy państwo, tylko to państwo państwowe, to podatki byłyby dobrowolne. Tak jak dobrowolne jest dzisiaj kupowanie cebuli czy rękawiczek. Idziemy do sklepu i płacimy i kupujemy. Nikt nas nie zmusza, nikt nam nie zakazuje. Sektor prywatny jest znacznie skuteczniejszy. Nie ma takiej potrzeby, której nie zrealizowałby sektor prywatny. Więc dlaczego, po co nam państwo? Tym bardziej, że państwo, że sektor prywatny to jest sektor konkurencyjny, dobrowolny, wolny, a to są kategorie, to są charakterystyki, które zwiększają wydajność, zwiększają skuteczność gospodarczą. Monopol, przemoc, siła są gospodarczo słabo wydajne. Dodatkowo państwo przy pomocy licencji, pozwoleń, regulacji, ustaw, barier wejścia osłabia konkurencyjność, osłabia sektor prywatny. Czyli dodatkowo nie dość, że sami psują, to jeszcze psują nam. Korumpują. Dlatego najbardziej wartościowe i kreatywne jednostki idą do sektora prywatnego, a obi boki do polityki. Inżynier informatyk, lekarz czy dobry cieśla, nawet murarz, ma znacznie mniej problemów ze znalezieniem pracy niż pan premier Marcinkiewicz. Bez względu na to, kto rządzi w kraju, oni mają pracę, a on ma tylko wtedy, kiedy rządzą jego koledzy. Każdy potrzebuje ludzi, którzy tworzą wartości, a polityków nie potrzebują, bo jakie wartości oni tworzą? Politycy, szczególnie w gospodarce, nie są potrzebni. Poradzimy sobie bez nich. Dlaczego te podwyżki? Bo jeśli będą za mało zarabiać, tak tłumaczą nam, to dadzą się skorumpować albo będą pracować gorzej. Jakby pracowali gorzej, to jest pół biedy. Jakby w ogóle nie pracowali, to byłoby najlepiej. Jakby brali pieniądze, wyjechali na Bahama i tam sobie żyli. To by było mniej szkody z tej pracy polityków, którą mamy dzisiaj, tego całego rządu, wszystkich, nawet może samorządy nie. Samorządy są bliżej życia, bliżej realu, ale politycy nie znają się. 5 minut żaden nie przepracował w sektorze prywatnym. Skąd mają wiedzieć? Największym problemem polityków jest marnotrawstwo. Wysiłku naszego wysiłku. I ludzi, którzy pracują po to, żeby się utrzymać. Jaki procent tego wysiłku jest marnotrawiony i to przez kogo? Jeśli nawet trafi się polityk uczciwy i taki oddany, no to też z braku doświadczenia też jest szkodnikiem. Gospodarką, proszę Państwa, tak jest moje zdanie, ale wydaje mi się, że ono jest logicznie uzasadnione. Powinien rządzić rynek i sektor prywatny. Rządzić to znaczy decydować i produkować i służyć. Państwo ma być małe i nie dotykać się gospodarki. Państwo w sensie tego urzędu, tego państwowego urzędu. A reszta państwa, czyli to państwo gospodarcze, powinno być prywatne. Wojsko, wymiar sprawiedliwości, prawo, porządek, policja, polityka zagraniczna, to niech będzie państwo państwowe, a reszta prywatne. Chociaż właściwie ostatnio, jak porównałem koszty utrzymania armii polskiej, armii amerykańskiej na terenie Polski oraz koszty utrzymania najemników, gdyby wojsko było najemne, niech to będzie nawet Legia Cudzoziemska, to najlepiej, najtaniej się opłaca, najbardziej się opłaca wojsko najemne.
Oczywiście Państwo sobie myślicie, że to jakiś anarchista, nie wiem, wariat mówi, ale ja jestem tak głęboko o tym przekonany, bo ja patrzę na gospodarkę jako na sferę, która pozwala nam przeżyć. Jak gospodarka nie będzie działała, to będziemy głodni, bosi, marzli, może umrzemy wcześniej. Więc dlatego to jest, polityka ma bardzo ważny wpływ na nasze życie. Tym bardziej, jeżeli się gospodarką zajmuje albo hamuje ją. Proszę Państwa, ale my kochamy państwo, bo państwo to było coś, za czym tęsknili nasi dziadowie, tam pradziadowie, kiedy z powodu właśnie tego państwa straciliśmy państwowość i przez sto kilkadziesiąt lat nie mieliśmy państwa i modliliśmy się do dobrego Boga, żeby nam przywrócił Polskę. Przywróć nam Panie, prawda? No i tak kochamy przez to tych polityków i traktowani są jak święci, a jeszcze ostatnio jako celebryci, mężowie stanu, których na palcach można policzyć. I ta tradycja sprawia, że modlimy się do państwa, że w budowaniu szacunku dla takiej władzy służy system edukacji, który nas uczy od najmłodszych lat, od kołyski, żeby kochać polityków, żeby szanować ministrów, żeby radców i tych wszystkich kardynałów, senatorów, żeby im służyć. Zamiast przecież odwrotnie powinno być. Uczy się nas, że mamy służyć państwu, a to państwo ma służyć nam. I dlatego, proszę państwa, no oczywiście też chodzi o podatki, prawda, żebyśmy byli grzeczni i posłusznie płacili podatki i wszystkie inne haracze na rzecz tych ludzi, klasy próżniaczej, którzy urządzają sobie za nasze pieniądze raj na ziemi. Proszę państwa, i dlatego między innymi, no, podsumowując, prawda, mamy kryzys, ogromne zadłużenie wywołane chorą polityką finansów publicznych. Budżet jest przesadzony. Władza lekceważy nasz głos. Wydaje więcej niż dostaje od nas w postaci podatków. Nie podnosi podatków, bo się nas boi, ale z drugiej strony oszukuje nas. Zadłuża, deficyt budżetowy, inflacja. To są nadużycia. I my takim ludziom, jeszcze mało tego, wsadzają nas do więzienia za to, że popełniliśmy błąd w fakturze lub sprzeciwiliśmy się jakiejś tam niesprawiedliwości. Każą nas podatkami za to, że lepiej pracujemy. Przekupują innych naszymi pieniędzmi za to, że nie pracują, za to, żeby głosowali na nich. I to państwo ma być dla nas wzorem i ma być dla nas przeznaczenie. Pomyślałem, że oczywiście to nie jest tylko z polska sprawa. W Polsce szczególnie to jest mocne ze względu na rozbiory, na naszą historię. Ale w wielu krajach jest właśnie ten nadmierny szacunek dla państwowego państwa, dla polityków, dla tych ludzi, nazwanych ludzi władzy czy klasy władzy, którzy nie mają nic wspólnego z klasą. I dlatego wydaliśmy książeczkę, ponieważ Instytut Karla Mengera specjalizuje się w książkach dla dzieci, to chcemy przełamać ten mit dobrego, pięknego państwa. Chcemy pokazać, że tak naprawdę to wolne państwo, to wolni ludzie są, dobrze żyją, wolni ludzie rozwijają, wolni ludzie osiągają dobrobyt. I to jest książka, to jest komiks. To jest komiks Irwina Schiffa, takiego ekonomista amerykańskiego, już nie żyjącego, który jest ojca Petera Schiffa, bardzo znanego innego ekonomisty i biznesmena amerykańskiego, finansisty. I ten komiks pokazuje historię, jak powstało państwo, ma takie na wyspie, takie mini państwo, gdzie trzech chłopaków zaczęło łowić ryby, utrzymywać się z łowienia. Potem innowacje wprowadzać, podnosić poziom bycia, bytu, poziom materialny, zaczęli się rozwijać, zaczęła się społeczność rozwijać, nowi ludzie przybywali, no aż pojawili się politycy i oni to wszystko, to co właśnie u nas jest. I chciałem, żebyście to Państwo potraktowali, tę książeczkę, kupcie ją dla dzieci, ale przeczytajcie ją sobie sami, bo to jest podręcznik nauki o gospodarce, podręcznik ekonomii, czyli nauki, jak zarządzać zasobami, których mamy za mało i którymi trzeba tak kierować, żeby jak najlepiej się żyło. I to żyło w sposób sprawiedliwy, z pracy, z wysiłku, z wartości.
proponuję jako takie podsumowanie tego mojego komentarza wcześniejszego i życzę udanej lektury. Dziękuję. Do widzenia.